Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się na sali gimnastycznej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zambrowie. Nazywam się Katarzyna Kulesza i mam przyjemność poprowadzić konferencję prasową poświęconą podsumowaniu i omówieniu projektów realizowanych przez miasto Zambrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. O oficjalne otwarcie konferencji, a także powitanie gości proszę burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Panie i panowie, szanowni państwo, jest mi miło serdecznie powitać państwa na konferencji prasowej w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 5. Przedszkola, który nie wiem, czy nie jest największym w województwie podlaskim, ponieważ w jednym budynku jest prawie 325 przedszkolaków i ponad 110 maluchów, mając do dyspozycji salę gimnastyczną, orlik, bieżnię i wszystko, co można wymarzyć. Chciałem w imieniu własnym i państwa serdecznie powitać gości, którzy przyjęli moje zaproszenie i tak witam panią Karolinę Perkowską, dyrektora Departamentu Europejskich Funduszy Społecznych. Serdecznie witam panią dyrektor. Witam panią Emilię Malinowską, dyrektora Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości. Serdecznie witamy panią dyrektor. Witam panią Izabelę Łokić, zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. Witamy. Również serdecznie witam panią Katarzynę Śniecińską, dyrektora Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Brama na Podlasia. Miał z nami być członek zarządu pan Marek Malinowski, ale nic nie poinformował, czy będzie, dlatego zaczynamy. Myślę, że panie będą go godnie reprezentowały. Serdecznie witam radne, które przybyły. Zaprosiłem Komisję Rozwoju Gospodarczego i przewodniczących komisji poszczególnych. Witam prezesów naszych spółek, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych na dzisiejszej konferencji prasowej. Serdecznie witam wszystkich. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Dzisiejsza konferencja zapisze się w konwencji konstruktywnego planu. Konferencja rozpocznie się omówieniem projektów realizowanych przez miasto Zambrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Tuż po omówieniu projektów zostanie zorganizowany panel pytań i odpowiedzi. Pytania zadawać będą mogły zarówno media, jak i państwo z publiczności. Po zakończeniu merytorycznej części planu przejdziemy do części, w której nieodzownym elementem dzisiejszej konferencji będą podziękowania za współpracę przy realizacji projektów. Następnie w imieniu burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego, zaproszę państwa do zwiedzania sal dydaktycznych objętych projektem pod nazwą Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie. Wśród dwóch końcowych składowych dzisiejszej konferencji odbędzie się poczęstunek, a tuż po nim wizja lokalna, zwiedzanie obiektów objętych projektem pod nazwą Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Koszar w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Szanowni państwo, przejdźmy zatem do punktu pierwszego planu dzisiejszej konferencji. O omówienie projektu pod nazwą Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Białostockiej w Zambrowie proszę burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Szanowni państwo, zanim przejdę do omówienia konkretnej tej inwestycji, chciałem przypomnieć historię przedsiębiorczości, a raczej tworzenia warunków do przedsiębiorczości w Zambrowie, żeby rozwój tego miasta był widoczny. Te przygotowania do tworzenia przedsiębiorczości rozpoczęliśmy już w 2005 roku,
kiedy stworzono nam możliwość, ponieważ po transformacji ustrojowej powstał luka w przedsiębiorczości, ponieważ upadły duże zakłady przemysłu bawełnianego Zamtex, podobne były Nary w Łomży i w Białymstoku Fasty. Były to fabryka, zakład zatrudniający docelowo około prawie 3800 osób. Po nich zostały tylko gruzy i budynki niezagospodarowane. Dzięki współpracy z panem Markiem Szczelińskim, wojewodą ówczesnym, podpisaliśmy porozumienie, który przekazał nam budynki do zagospodarowania na cele komunalne. Mając taki majątek, który niszczał praktycznie już dobre 8 lat, napisaliśmy program operacyjnego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 1, czy tworzenie korzystnych warunków dla firm, i otrzymaliśmy na środki na jego remont. Również dodatkowe pieniądze otrzymaliśmy z sektorowego programu operacyjnego na dalszą część adaptacji hali tkalni. W wyniku tego powstało prawie 28 363 metrów kwadratowych do zagospodarowania. Utworzono tam warunki do przedsiębiorczości, jak mówiłem. W tej chwili funkcjonuje 8 firm przemysłowych. Jest tam firma z Irlandii Północnej, która produkuje Oakleigh, która produkuje okna dachowe. Jest firma Tefim z Serbii, która produkuje opakowania. Jest firma Plonbar z Litwy, która komponenty budowlane buduje, i ponadto jeszcze 5 innych firm. Również w tym parku przemysłowym funkcjonują w pomieszczeniach administracyjnych 10 innych podmiotów. W tej chwili zatrudnienie się waha w tym parku przemysłowym od 400 do 450 miejsc pracy. Dalej zaczęliśmy się rozglądać za terenami, które są możliwe do realizacji, i w części południowej miasta przy Alei Wojska Polskiego w kierunku na Czyżew w Sierce przy drodze 63 mieliśmy tereny puste, które były niezagospodarowane. Dlatego też ewentualnie zwróciliśmy się z wnioskiem do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Kwestia, żeby w ramach osi priorytetowej nowoczesna gospodarka otrzymać środki. Otrzymaliśmy takie środki i został ten teren przygotowany z całą infrastrukturą. Cały koszt tej inwestycji był 14 321 zł, a dofinansowanie 8 701 zł. W ramach tego uzbroiliśmy teren o powierzchni 32 hektarów, z tym, że 18 hektarów było częścią komunalną. Co wykonaliśmy? Drogi, sieć kanalizacyjną, deszczową, ogrodzenia, oświetlenia, parkingi. W ramach tego w tej chwili już tam funkcjonuje 8 podmiotów, które zatrudniają około 500 miejsc pracy. Wszystkie te firmy zgodnie z uchwałami Rady Miasta były zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych o 5 lat. Następnie z uwagi na to, że w sąsiedztwie musieliśmy zlikwidować targowicę miejską, która funkcjonowała, również powstał nowy teren, który również żeśmy chcieli zagospodarować, i tutaj z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego otrzymaliśmy dofinansowanie tego projektu i wykonaliśmy wszelkie media potrzebne, takie jak oświetlenie, kanalizację sanitarną, deszczową,
ogrodzenie, oświetlenie. Przygotowane tam jest pod 5 firm. Teren został już 2 lata temu sprzedany. Jedna firma funkcjonuje, reszta planuje tam się rozwinąć. I teraz przechodzimy do sedna sprawy, do kolejnego tutaj części naszego, to co jest przedmiotem dzisiejszego tutaj pokazania, prezentacji. Mieliśmy tereny przy ulicy Białostockiej z ogródkami działkowymi w idealnym położeniu, bo prawie 300 metrów od obwodnicy. Dlatego też napisaliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Takie pieniądze otrzymaliśmy. W tej chwili ten projekt jest realizowany. Trochę zwinie na wykonawcę, który nie wykonał tego do 31 sierpnia. Przedłużyliśmy termin do 30 września i myślę, że tutaj nie będzie żadnych przeszkód. Chciałem powiedzieć, że wartość cała to jest 5 150 000 i wartość dofinansowania 1 800 000 zł. Głównym celem, może przejdziemy teraz do tej prezentacji, to jest ta droga na górze dochodząca do terenów przemysłowych od ulicy Białostockiej, a tu na drugim tle mamy tą działkę 8-hektarową. Ona jest w całości uzbrojona, oświetlona i ogrodzona. Dlatego też, jeśli zakończą się pomyślnie inwestycja, mam nadzieję, w miesiącu październiku, listopadzie przystępujemy do procedury przetargowej na te działki i myślę, że jestem pewien, że będzie zainteresowanie i z pożytkiem dla budżetu miasta je po prostu sprzedamy. Podziały są tam w tej chwili na 5 działek o równej powierzchni, o 0,5 hektara, hektar, z wnioskami kolejnych tu inwestorów, którzy chcą tam zainwestować. To są inwestorzy i zewnętrzni, i miejscowi przedsiębiorcy, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność. Tak to wygląda, jeśli chodzi o to. Ja na koniec jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, że podsumowałem, to w sumie to, co mówiłem i to, co będzie, to praktycznie razem to jest 49 hektarów, które zostały przygotowane pod przedsiębiorców, a w perspektywie mamy następne 13 hektarów, które chcemy też przygotować, ponieważ jest zainteresowanie, a potem jesteśmy. To nie tylko dla nas, ale dla budżetu i dla naszych mieszkańców jest potrzebne. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy panu burmistrzowi. Zapraszam też państwa do obejrzenia krótkiego materiału podsumowującego omawiany projekt. Dofinansowany projekt miasta Zambrów zakłada kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego o powierzchni ponad 9 hektarów, w tym udostępnienie przedsiębiorcom ponad 8 hektarów pod prowadzenie działalności gospodarczej. Realizacja projektu umożliwia w pełni wykorzystanie potencjału wynikającego z korzystnego położenia miasta u zbiegu 3 dróg krajowych: S8, drogi krajowej nr 63 oraz drogi krajowej nr 66. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej, co w konsekwencji pomoże przyciągnąć nowe inwestycje, a przez to wpłynie pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Całkowity koszt inwestycji to jest 6 309 tysięcy. Dofinansowanie wyniesie 2 421 tysięcy. Wkład własny to jest około 3 888 tysięcy. Może rodzi się pytanie, dlaczego takie niskie dofinansowanie, ponieważ tereny inwestycyjne, nawet te, które mamy w mieście, były dofinansowane kwotą 80-90%. Tu jest niższe dofinansowanie, ale ponieważ tam wymaga budowania drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego, dlatego to nie jest koszt kwalifikowany i nie objęty dofinansowaniem. W Zambrowie w minionych latach powstały już 2 tereny inwestycyjne.
W 2009 roku było to 18 hektarów, a w 2016 roku 4 hektary powierzchni. W tym tereny uzbrojone 12 lat temu są już całkowicie zagospodarowane. Korzyści są na pewno wymierne dotyczące budżetu miasta, ponieważ firmy, które ewentualnie się tu lokują, będą płaciły podatek od nieruchomości. Oprócz tego są to dodatkowe miejsca pracy. Chciałem również podkreślić, że wychodzimy z pomocą tym nowym inwestorom, zwalniając ich z podatku od nieruchomości na okres 5 lat. Dlatego też korzyści z tych tutaj inwestorów z 2009 roku już w tej chwili płyną podatki, w 2016 dopiero w 2021 roku, ale na pewno będzie to korzyść dla budżetu miasta i dla naszych mieszkańców również. Tereny te oprócz nowych miejsc pracy wpłyną znacząco też na wizerunek miasta jako miejsce przyjazne i atrakcyjne do życia. Tereny te umożliwią nam dalszy rozwój, tak, jako małym firmom, dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć swoje portfolio, dotrzeć do szerszego grona klientów. Tereny są bardzo dobrze skomunikowane z obwodnicą Zembrowa, dzieli niecały kilometr, więc zapewni to swobodny dojazd, zarówno wywóz naszych towarów, jak i dotarcie nowych potencjalnych klientów. Tereny inwestycyjne pod Zembrowem są zlokalizowane około kilometra od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Mieszkańcy będą zadowoleni, że firmy powstają w takim dużym kompleksie, odsunięte od nich. Tak, jest to niewątpliwy atut w przypadku przedsiębiorstwa o naszym profilu działalności. Dzięki temu nie będziemy przeszkadzać okolicznym mieszkańcom. Tereny są bardzo dużym wsparciem dla nas, jeśli chodzi o rozwój. Dodatkowo są budowane drogi, skrzyżowania, które ułatwiają w życiu codzienne życie, codzienną pracę firmy, więc myślę, że bardzo. Całkowity koszt projektu to ponad 6 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi ponad 2 miliony. Drugim w kolejności zamawianych projektów będzie projekt pod nazwą Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Koszar w Zembrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. O omówienie projektu proszę zastępcę burmistrza miasta Zembrów, pana Adama Libudę. Witam państwa bardzo serdecznie. Omawiany projekt dotyczy terenu Koszar. Jest to teren naszego miasta, który zagrożony jest zdegradowaniem. Chcieliśmy poprzez ten projekt podnieść i poprawić jakość życia mieszkańców tego terenu, a zarazem zapewnić zrównoważony rozwój całego miasta, żeby zniwelować dysproporcje. I w tym celu rewitalizację tego terenu podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza część dotyczyła poprawy ładu przestrzennego przy dwóch budynkach koszarowych, Aleja Wojska Polskiego 43 i 54. W tym celu wokół tych budynków zrobiliśmy nowe chodniki, odnowiliśmy, wyremontowaliśmy stare komórki lokatorskie. No dzięki temu ten zagospodarowanie tego terenu i całe otoczenie wygląda zupełnie inaczej. Zachęcam państwa do obejrzenia tego. Drugim elementem rewitalizacji tego terenu, co wynikało z próśb mieszkańców ze wcześniejszych konsultacji, było stworzenie monitoringu miejskiego, który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców. No, mamy nadzieję, że w większym celu będzie to działanie prewencyjne, żeby wykluczyć patologiczne zjawiska, które na tym terenie niestety występują. Mam nadzieję, że to zostanie osiągnięte. W tym celu zostało zamontowane 141 kamer. Większość kamer umiejscowiona jest wokół budownictwa wielorodzinnego, a również główne ciągi komunikacyjne są stale monitorowane, ażeby właśnie zapewnić te, może nie zapewnić, a stworzyć poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Tutaj jest jeden z przykładów nowego zagospodarowania terenów przy Alei Wojska Polskiego 54.
4 został stworzony nowy plac zabaw dla dzieci, żeby uatrakcyjnić to miejsce, żeby lepiej się żyło mieszkańcom. Tutaj na tym slajdzie widzimy odnowiony, wyremontowany i nadaliśmy nowy blask staremu budynkowi gospodarczemu, który był na terenie, który znajduje się na terenach koszarowych. W chwili obecnej znajduje się tam siedziba Regionalnej Izby Historycznej z wystawą mówiącą o historii koszar. Na tym slajdzie widzicie Państwo teren, mam nadzieję, że widzicie, bo oświetlenie pozwala, teren, który został objęty monitoringiem. Jest to ponad 5% powierzchni miasta, a znaczna część koszar. Po prawej stronie, na prawym slajdzie znajduje się budynek, w którym zostało stworzone centrum monitoringu z monitorami, z serwerami, które umożliwiają zapis obrazu przez 30 dni, co najmniej 30 dni. No i tak, obszar, który został objęty rewitalizacją, te roboty budowlane, czyli chodniki, drogi dojazdowe, budynki, zamknął się w obszarze 1,66 hektara. Ale całość terenu, który został objęty monitoringiem i rewitalizacją, to jest 36 hektarów. Prawie. Także znaczny teren. Mamy nadzieję, że przez te działania podniesiemy jakość życia mieszkańców, tak żeby im się żyło po prostu lepiej, spokojniej i bezpieczniej. Dziękuję bardzo. I zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu na temat rewitalizacji. W budynku przy Alei Wojska Polskiego 43 w Zambrowie powstało Centrum Monitoringu i Serwerowni. Centrum Monitoringu powstało przede wszystkim, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców terenu koszar oraz zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom. Łącznie zainstalowano 141 kamer, w tym 136 sztuk zewnętrznych kamer IP. Do sprawnego działania systemu wykorzystywana będzie sieć teletechniczna o długości niemal 5000 metrów, w tym ponad 2000 metrów nowo powstałej. System ma umożliwiać w przyszłości integrację z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego miasta Zambrów oraz innymi lokalnymi systemami dozoru wizyjnego, jak również rozbudowę o funkcjonalność rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Monitoring wizyjny jest bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa naszego miasta. Kamery będą wykorzystywane przede wszystkim do wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń. Monitoring będzie spełniał również rolę prewencyjną poprzez odstraszanie potencjalnych sprawców przestępstw od ich popełnienia. Cieszymy się, że zambrowska policja będzie miała na co dzień dostęp do monitoringu wizyjnego naszego miasta. Monitoring wizyjny jest bardzo ważnym narzędziem w skuteczności wykrywania przestępstw. Już niejednokrotnie korzystając z monitoringu, w bardzo szybki sposób dotarliśmy do sprawcy przestępstwa i wykroczenia. Jednocześnie monitoring na pewno wpływa na wzrost bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego miasta. Środki na realizację tej inwestycji samorząd miasta Zambrów pozyskał w ramach konkursu z działań na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego obejmuje dotację w wysokości ponad 3 milionów złotych, która została przeznaczona na rewitalizację koszar. Zostały tam wyremontowane budynki i zagospodarowany teren przy Alei Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie, a także zainstalowany monitoring. Do tego programu żeśmy się przygotowali od 2016 roku. Został przygotowany program rewitalizacji miasta Zambrów, były spotkania z mieszkańcami, były ankiety i w wyniku tego mieszkańcy zwracali uwagę na bardzo ważną rzecz dotyczącą bezpieczeństwa. A mamy taką dzielnicę koszarową, gdzie jest około 20 budynków z wieku XVIII-XIX, gdzie to bezpieczeństwo różnie wyglądało. I dlatego też pierwsza rzecz, którą podjęliśmy i taka charakterystyczna w tej rewitalizacji będzie, że na tym obszarze założymy aż 141 kamer, które na pewno zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, będzie centrum monitoringu i jak również infrastruktura dotycząca budowy nowych chodników, oświetleń, zieleni, placów zabaw i tak dalej. Także to będzie zakres cały tej naszej rewitalizacji części koszar miasta Zambrów. Cała inwestycja opiewa na kwotę 4 milionów 400 tysięcy złotych.
przeprowadzono tutaj kapitalny remont. Ten obiekt był użytkowany jako garaż. W związku z tym w znaczącym stopniu był, można powiedzieć, dostosowany do nowej funkcji. W ramach rewitalizacji zostało zamurowane wejście. Dokonano po prostu generalnego remontu, położono nowe podłogi, zabudowane zostało nowe oświetlenie pod ekspozycję. W tej chwili możemy zobaczyć zaledwie kilka zdjęć. Wkrótce, mam nadzieję, że niebawem zainstalujemy tutaj kiosk multimedialny. Są to generalnie zdjęcia ze zbiorów Regionalnej Izby Historycznej. Zdjęcia te przedstawiają nam takie życie codzienne żołnierzy garnizonu Zambrów. Przy czym jednym z takich najbardziej ciekawych jest to zdjęcie, na którego tle stoję, czyli taki bardzo interesujący rzut na plac alarmowy Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty i 71. Pułku. Ta panorama została wykonana na potrzeby jednodniówki Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w 1931 roku. Takim bardzo interesującym elementem są dwa nieistniejące obiekty, nieistniejące obecnie, które możemy zobaczyć na tym zdjęciu, czyli ten duży budynek to jest budynek Komendy Garnizonu Zambrów, a obok ten niski parterowy jest to budynek magazynu żywnościowego. Budynek Komendy Garnizonu został zniszczony w wyniku ostrzału niemieckiego w 1941 roku, natomiast budynek magazynu żywnościowego został rozebrany, niestety w latach 80. Jest to chyba w tej chwili ostatni obiekt z tej infrastruktury małej gospodarczej, jaki ocalał. Bardzo się cieszę z tego tytułu, że udało się uratować ten budynek. Pozostałe zniknęły bardzo szybko w ciągu ostatnich kilku lat. Myślę, że jest to jeden z takich elementów budowania lokalnej świadomości historycznej mieszkańców akurat tej części miasta. Ta świadomość jeszcze kilkanaście lat temu zupełnie nie istniała. W tej chwili możemy zaobserwować takie dość duże zaciekawienie mieszkańców czerwonych, pokoszarowych budynków tą historią, wielką historią, która naprawdę tutaj się przetoczyła przez tą część Zambrowa. Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy uda się tutaj stworzyć taką dość bogatą ekspozycję fotograficzną, która będzie dostępna dla mieszkańców Koszar i w ogóle całego miasta. Ten budynek był oczywiście budowany razem z całym kompleksem koszarowym. Nie jesteśmy w stanie określić precyzyjnej daty jego powstania. Był to obiekt gospodarczy przeznaczony dla rodzin oficerów garnizonu Zambrów. Te rodziny mieszkały tutaj w sąsiednim budynku K6. Omówienie dwóch kolejno następujących po sobie projektów, to jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej miejskiego przedszkola nr 5 w Zambrowie, a także projektu pod nazwą Kreatywny Przedszkolak, Operatywny Dorosły, proszę zastępcę naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Zambrów, panią Barbarę Zawistowską. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na konferencji. Mam przyjemność zaprezentować Państwu dwa projekty, które Pani Kasia przywołała. Pierwszy z nich, zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej. Jest to projekt stricte infrastrukturalny. Chciałabym tylko nadmienić, że oba projekty, o których będę mówić, zrealizowaliśmy we współpracy z Lokalną Grupą Działania Brama na Podlasie w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju
Bardzo merytoryczna, dobra współpraca przy okazji. Więc jest to projekt już rzeczowo zakończony, jeszcze czekamy na zatwierdzenie finansowe ostatniego wniosku o płatność. Mamy tutaj taką tabelkę prezentującą obecny potencjał naszych przedszkoli. A troszeczkę powiem, w latach 14-18, jak robiliśmy analizy, zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne było ogromne. Wahało się od 850 do, w rekordowym roku nawet 2017, do 920, a miejsc było tylko 500. Co robiliśmy? Kolokwialnie mówiąc, upychaliśmy gdzie się dało, w katechetycznych salkach, w szkołach podstawowych, w wynajętych właśnie miejscach, pomieszczeniach. To spowodowało, że miasto dostosowało dotychczasową szkołę podstawową, właśnie gdzie tutaj miejscu się znajdujemy, budynek obok, bo teraz jesteśmy oczywiście w sali gimnastycznej. Zaadaptowano i stworzono ponad 320 miejsc, ale jak się okazało, dalej potencjał był niewyczerpany, niezaspokojony i do setna ten projekt, który teraz jest omawiany, miał na celu stworzenie, zrealizowanie dwóch dodatkowych pomieszczeń na około 47 miejsc. I teraz możemy spokojnie powiedzieć, że każdy rodzic, który złoży podanie o przyjęcie, zostanie przyjęty, a dziecko w godnych warunkach z wyposażonymi salami może być zajęte. I mamy to, co jaki zakres prac inwestycyjnych, to oczywiście branża ogólnobudowlana, w tym gruntowny remont z wymianą podłogi sportowej, branża elektryczna, sanitarna, wentylacja oraz termomodernizacja budynku. Rezultatami oczywiście poza oczywistymi, które wcześniej wspomniałam, to jest to, że został obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy o to, aby był schodołaz, łazienki są przystosowane do osób niepełnosprawnych, szerokości dróg komunikacyjnych, szerokości drzwi oraz wszelkie wyjścia ewakuacyjne są bezprogowe. Następnie tu możemy zauważyć, jak rzut na remont się przedstawiał, właśnie sali gimnastycznej i sal, a tutaj na następne możemy pochwalić się już gotowymi realizacjami dwóch sal dydaktycznych. Oczywiście zwiedzając zobaczycie Państwo więcej. Wskaźniki widać naocznie, więc nie trzeba ich czytać. Także dziękuję za tą część prezentacji i zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu. W naszym przedszkolu jest 13 oddziałów przedszkolnych. Uczęszczają do nich dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Grup mamy bardzo dużo. Od przyszłego roku szkolnego również planujemy przyjęcie ponad 325 dzieci. Nauczycieli w osobach mamy 26. Dodatkowo wspomaga nas oczywiście personel obsługi i administracji. Uzyskaliśmy budynek, w którym wcześniej mieściła się szkoła podstawowa, ale zasób, jaki otrzymaliśmy, staramy się maksymalnie wykorzystać. Nie ukrywam, że część, w której się obecnie znajdujemy, wymagała gruntownego remontu. Modernizacji tej dokonały władze samorządowe miasta Zambrów, uzyskując również wsparcie środków unijnych. I zaowocowało to tym, że dziś możemy w pełni korzystać zarówno z zewnętrznej infrastruktury sportowej, jak i z sali gimnastycznej, bardzo dobrze wyposażonej, zaadaptowanej do potrzeb także najmłodszych. Dodatkowo wzbogaciło się przedszkole o dwie sale dydaktyczne. Wszystko usłyszał mały wróbelek i przetłumaczył na ptasie trelek. Ćwir, 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 ćwir.
mamy po dość długiej przerwie spowodowanej pandemią możliwość zaprezentowania artystycznego dorobku naszych przedszkolaków. Odbędzie się koncert piosenki wiosennej z cyklu piosenek i koncertów związanych z każdą porą roku. Dzieci będą prezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i inne artystyczne oraz przede wszystkim swoje dekoracje i stroje. Mam nadzieję, że będzie to wspaniałe święto i przeżycie dla nas wszystkich. W naszej placówce tych imprez, uroczystości jest bardzo dużo. Trudno policzyć, jaka dokładna ilość. Niestety pandemia spowodowała to, że ich ilość została znacznie ograniczona, ale mimo to, stosując się do obostrzeń, realizujemy takie projekty. I dzieci mogą korzystać z zasobu, jaki mamy w placówce, mogą również prezentować to, co osiągają, czego się uczą, w jaki sposób się bawią. Tych imprez w tym roku było ponad 30. Człowieka z człowiekiem, taki bezpośredni, nie poprzez media, jest bardzo ważny w życiu każdego dorosłego, ale zwłaszcza w życiu małego człowieka, ponieważ umożliwia mu rozwijanie to interakcji, sposobu komunikacji, umiejętności społecznych. Jest to dla nas bardzo ważne. Są to tak zwane umiejętności miękkie, bez których dziecko w przyszłym życiu na rynku pracy nie odnajdzie się. Trzeba te umiejętności kształtować już od najmłodszych lat, a tylko bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem to umożliwia. Kolejny projekt, który chciałbym Państwu przedstawić, kreatywny przedszkolak operatywny dorosły. Jesteśmy obecnie w fazie realizacji, prowadzimy rekrutację do projektu. A głównym celem jest poprawa atrakcyjności oferty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, uniwersalnych na rynku pracy we wszystkich 5 samorządowych przedszkolach w Zambrowie. Zamierzamy realizować projekt poprzez realizację zajęć matematycznych, przyrodniczych, plastyczno-technicznych. Wszystkie przedszkola w ramach projektu zostaną wyposażone, wzbogacą się o pomoce dydaktyczne, które otworzą przed dziećmi interesujący świat nauki, doświadczeń, wzbudzą ciekawość. Między innymi takimi materiałami, pomocami dydaktycznymi będą mikroskopy, teleskop, stacje pogodowe, warsztaty eksperymentalne z optyką, z energią, zestawy do kodowania, małe laboratoria, będą również gry zespołowe. Tutaj właśnie widzimy ciekawe urządzenie, które każde przedszkole będzie miało. To jest tak zwany magiczny dywan, który jest to narzędzie multimedialne, które zawiera w sobie komputer, projektor i zestaw czujników. Jest kilkadziesiąt różnych ćwiczeń interaktywnych, które niewątpliwie w atrakcyjny sposób wzbogacą zajęcia. Czujniki reagują na ruch dziecka i jest to bardzo ciekawa, do tej pory niestosowana forma prowadzenia zajęć w przedszkolach zambrowskich. Oczywiście celem jest objęcie 250 dzieci i porówno podzieliliśmy to po 50 w ramach każdego przedszkola, a projekt kierujemy do dzieci 5-6-letnich, żeby jak najbardziej dać im taką dawkę, żeby były jak najbardziej przygotowane już do szkół podstawowych. W proces powstawania, kształtowania i podwalin projektu włączyło się Stowarzyszenie Zambrowskie Silni Razem.
reprezentowane przez panią Bogusławę Wiśniewską, zostało podpisane porozumienie o współpracy i oczywiście bardzo za to dziękujemy. Tutaj to, co przyczyniło się, że projekt powstał, to zidentyfikowana właśnie potrzeba realizacji coraz to bardziej ciekawszych zajęć dodatkowych. Oczywiście rodzice, którzy aktywnie udzielają się w kształtowaniu swoich dzieci i są w bezpośrednim kontakcie z paniami nauczycielkami, z paniami dyrektorkami, które w tym projekcie pełnią funkcję realizatorów, oraz chcieliśmy dalej walczyć ze stereotypami polegającymi na tym, że zajęcia techniczne są domeną chłopców. Otóż nasz projekt będzie pokazywał, że rozbudzenie ciekawości również dziewczynek może mieć wymierne efekty w przyszłości, chociażby w większej liczbie podań na Politechnikę. A to podsumowanie krótkie. Każde przedszkole będzie miało 360 godzin, po 144 matematyki, przyrody oraz 72 będą godziny zajęć plastyczno-technicznych. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu. Nowoczesne pomoce dydaktyczne i dodatkowe bezpłatne zajęcia. To wszystko, aby poprawić szanse edukacyjne zambrowskich dzieci. Miasto Zambrów dostanie dotację na uatrakcyjnienie oferty zajęć w 5 przedszkolach. Miejskim przedszkolu nr 1, nr 3, nr 4, nr 5 oraz miejskim przedszkolu nr 6. 250 dzieci z tych przedszkoli będzie mogło uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach matematycznych, przyrodniczych czy plastyczno-technicznych. Dodatkowo do placówek zostaną kupione nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt. Projekt ma poprawić szanse edukacyjne dzieci poprzez rozwój umiejętności ważnych na rynku pracy. Rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2021. Głównym celem jest poprawa atrakcyjności oferty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowej oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. W trakcie tego projektu będą zajęcia w przedszkolach, przyrodnicze, zajęcia matematyczne, plastyczno-techniczne. Oprócz tego będą zakupy, pomoce dydaktyczne bardzo atrakcyjne oraz sprzęt nowoczesny typu laptopy, tablica interaktywna i dywany interaktywne. Jest duże zapotrzebowanie i duże zainteresowanie takimi zajęciami. One są bardzo atrakcyjne zawsze, w związku z tym, że to jest dużo pomocy i dużo sprzętu. Jest to nowoczesny sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej, więc to dla dzieci jest bardzo atrakcyjne. Projekt będzie trwał do czerwca 2022 roku. Koszt projektu wynosi 389 tysięcy złotych, a dotacja pokryje 355 tysięcy. Wsparty projekt brał udział w konkursie lokalnej grupy działania Brama na Podlasie. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z funduszy europejskich. Ostatnim z omawianych dziś projektów jest projekt Dobry Start w Przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie. O omówienie tego projektu proszę zastępcę naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Zambrów, panią Beatę Bernatowicz. Dzień dobry. Omówię projekt Dobry Start w Przyszłość dla Szkół Podstawowych w Zambrowie. Projekt jest realizowany od 1 grudnia 2020 roku, potrwa 24 miesiące, czyli do 30 listopada 2022 roku. Całkowita wartość projektu to 2 070 000 zł, kwota dofinansowania 1 860 000 zł. Projektem zostanie objętych 1054 uczniów klas od pierwszych do ósmych wszystkich zambrowskich szkół podstawowych, w tym 324 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 17 uczniów z niepełnosprawnościami i 127 nauczycieli z tych właśnie szkół.
Szczegółowy podział uczestników projektu widzicie Państwo na slajdzie. W wyniku realizacji projektu u 948 uczniów dzięki realizacji zajęć dodatkowych nastąpi podniesienie szans edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych oraz wsparcie indywidualnej pracy z 292 uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji zawodowych u 127 nauczycieli wszystkich zambrowskich szkół podstawowych. Zadania przewidziane w projekcie, zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu ukształtowania kompetencji kluczowych i tak zajęcia językowe z języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęcia matematyczne, przyrodnicze, geograficzne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będą to zajęcia terapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, umiejętności społeczno-emocjonalne. Następnie doposażenie szkół w sprzęt TIC i pomoce dydaktyczne. Będą zakupione komputery, laptopy, tablety, monitory interaktywne, książki, mapy, klocki konstrukcyjne i wiele, wiele innych rzeczy. Kolejne zadanie to tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentem poprzez realizację zajęć dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych i szkolenia dla nauczycieli. Będą to szkolenia takie jak między innymi poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, szkolenie z pedagogiki specjalnej i włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydatki w ramach projektu, widzicie Państwo tutaj, na co będą przeznaczone i wielkości tych wydatków. Może dodam tylko, że stypendia będą przyznane dla 13 najzdolniejszych uczniów z trzech szkół podstawowych. Będą minimalny okres, na jaki będą przyznane stypendia, to 10 miesięcy. Pod koniec widzimy wkład własny. Wkładem własnym będą koszty udostępnienia sal lekcyjnych, w którym będą prowadzone zajęcia w ramach projektu. Na końcu koszty pośrednie, które będą stanowiły 15% kosztów bezpośrednich i zostaną wykorzystane na obsługę projektu. No i na koniec wskaźniki, już podsumowanie. Może też tylko skupię się na stypendiach, tak jak wcześniej mówiłam, otrzyma je 13 najzdolniejszych uczniów. W szkole podstawowej numer 3 otrzyma je 5 uczniów, w szkole podstawowej numer 4 3 uczniów i w szkole podstawowej numer 5 również 5 uczniów. I dziękuję, zapraszam. Dziękuję. Szanowni Państwo, to czas, aby uruchomić panel pytań i odpowiedzi. W pierwszej kolejności o kierowanie pytań do naszych ekspertów, prelegentów. Proszę przedstawicieli mediów. Filmik jeszcze. To jeszcze zapraszam serdecznie Państwa na filmik. Projekt Dobry Start – Przyszłość dla Szkół Podstawowych w Zambrowie. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czemu podzieliliśmy te zajęcia, które tutaj zaplanowaliśmy, na takie cztery kategorie? Są to zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych. Drugi filar to jest zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, przyrodnicze, ale w oparciu o metodę projektu. Trzecia to jest kategoria zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne i czwarta zajęcia z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I w ramach tych jakby czterech kategorii są mniej więcej po połowie zajęcia. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych, rozwijających uzdolnienia, czyli tutaj głównie z tych matematyczno-przyrodniczych przedmiotów plus języki obce. I druga połowa zajęć to są zajęcia dla tych dzieci potrzebujących wsparcia, czyli zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, tego typu. W sumie mamy w tej chwili zaplanowanych 68 grup docelowo i taka ilość funkcjonuje. Uczniów ponad 500 weźmie docelowo udział, z czego myślę, że duża część, może prawie koło połowy, będą to uczniowie, którzy będą realizować co najmniej dwa rodzaje zajęć. Największy nacisk kładziemy na i położyliśmy w realizacji na zajęcia właśnie metodą projektu. To jest taka akurat forma bardzo atrakcyjna dla dzieci i bardzo efektywna w swoich osiągnięciach. I tutaj i dzieci bardziej się cieszą z tego, co zrobią. No i efekty dłużej są zapamiętywane. Stąd taka, a nie inna, jakby nasze przydziały. Największy nacisk na te zajęcia położyliśmy. Zajęcia mają na celu rozwijanie uzdolnień przyrodniczych dzieci. Są to dzieci, które przejawiały takie zdolności, tak, i zainteresowania. Do tej pory odbyło się dosyć sporo zajęć stacjonarnie. Dzieci eksperymenty przeprowadzały różnego rodzaju. Między innymi była to chemiczna pompka do balonów, same tworzyły slajmy, które są teraz popularne, ciastolinę, piankolinę, bawiły się troszeczkę w takich małych chemików. Dzisiaj akurat jesteśmy tutaj na terenach zielonych i dzieci mają możliwość doświadczać przyrody i obcować z nią. Wzięły do tego celu atlasy z przyrody, tak? Po to, aby rozpoznawać, identyfikować krzewy i drzewa, co w codziennej nauce jest dosyć trudne z uwagi na ograniczone możliwości czasowe i napięty program. Zajęcia na podwórku według mnie są bardzo fajne, bo dowiadujemy się coraz więcej o przyrodzie i możemy zyskać coraz więcej wiedzy. Bardzo lubię wychodzić na dwór, bo można trochę sobie powietrza nabrać i trochę łatwiej się uczy. Z taką zabawą. Fajne są, bo robimy różne rzeczy, takie eksperymenty i możemy się dowiedzieć różnych nowych rzeczy. Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2022 roku przez miasto Zambrów. Przy udziale Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie. Przejdźmy zatem teraz do panelu pytań i odpowiedzi. W pierwszej kolejności o kierowanie pytań do naszych ekspertów proszę przedstawicieli mediów. Czy są chętni? W takim razie może ktoś z państwa, z publiczności ma ochotę zadać pytanie? Skoro nie ma pytań dodatkowych, to pozwolą państwo, że przejdziemy do kolejnego punktu dzisiejszej konferencji. Szanowni państwo, dzisiejsza konferencja poświęcona jest w całości rzeczom tak ważnym dla mieszkańców Zambrowa. Nie mniej ważną kwestią, a jednakowoż kwestią, której nie sposób pominąć, są również podziękowania wszystkim tym, dzięki którym dziś możemy mówić o sukcesie zrealizowanych projektów w takim wymiarze. Podziękowania za współpracę przy realizacji projektów kierowane są do Marszałka Województwa Podlaskiego, pana Artura Kosickiego. W imieniu pana Marszałka proszę o wystąpienie członka Zarządu Województwa Podlaskiego. Nie ma. Dobrze, będziemy. Ale te podziękowania kierowane są także do pana Marka Malinowskiego. Kolejnymi osobami, którym złożone zostaną podziękowania, są dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pani Joannie Sarosiek. W imieniu pani dyrektor proszę o wystąpienie zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, panią Izabelę Łokić. Proszę również o wystąpienie. Tak, pojedynczo, dobrze, to bardzo dobrze.
skoro wyszłam jako pierwsza, w zastępstwie jeszcze swojej dyrektor Janny Sarosie, która musi być niestety w innym miejscu dzisiaj, chciałabym kilka słów powiedzieć, bo sobie takie notatki zrobiłam w czasie tych wszystkich fajnych prezentacji. W dniu dzisiejszym omawiane było 5 projektów, aż 5, tylko 5, bo jak sprawdziłam wcześniej przed przyjazdem tutaj, jest to 5 projektów z 18, które miasto realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. I chciałabym dodać, że to jest bardzo dużo, że to jest bardzo, bardzo aktywne miasto. Wystąpienie pana burmistrza pokazało, wystąpienie mówiące o terenach inwestycyjnych pokazało, iż jest to długofalowa polityka przygotowania ogólnie miasta jako obszaru, który się ma rozwijać pod kątem inwestycyjnym, tak? Tu jest od 2005 roku prowadzona długofalowa polityka i są jeszcze plany dotyczące przyszłości, w jakim kierunku to miasto ma podążać. Projekt rewitalizacji wyraźnie wyróżnia się, jak tu komentowałam ze swoją sąsiadką, dyrektor Malinowską, na tle wielu innych projektów z zakresu rewitalizacji, które mają miejsce w województwie, tak? Zawiera kilka różnych elementów i nie skupia się głównie na placu miejskim. Także może być ogólnie, tak? Prezentowany jako dobra praktyka w obszarze rewitalizacji w regionie. Nowoczesne przedszkole, w którym ma miejsce to wydarzenie, no absolutnie jest to inwestycja duża, nowoczesna, przestronna, z infrastrukturą sportową wewnątrz, na zewnątrz. Dodatkowo drugi projekt, który oprócz tej infrastruktury zapewnia te wsparcie, tak zwane, my to nazywamy wsparcie miękkie, edukacyjne dla dzieci, aż by się chciało rzec, szkoda, że dzieci już wyrosły i nie mogą w takim przedszkolu się uczyć. No i oczywiście ostatni projekt szkół pokazuje to, iż te wsparcie nie skupia się tylko i wyłącznie na najmłodszych, ale też jest pociągnięte do tych dzieci starszych, do szkół podstawowych. Z przyjemnością w imieniu swojej dyrektor mogłam uczestniczyć tu dzisiaj. Prezenty te wspaniałe przekażę marszałkowi i z perspektywy osoby, która przewala te papiery na biurku, ciekawy jest raz na jakiś czas zobaczyć, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Podziękowania zostaną również złożone dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pani Karolinie Perkowskiej. Też sobie pozwolę kilka słów powiedzieć. Bardzo dziękuję za zaproszenie i też muszę, myślę, że już Iza Łokieć wszystko powiedziała, bo faktycznie bardzo dobrze jest czasem wstać od biurka i zobaczyć na żywo. Ja bym chciała też podziękować za bardzo dobrą współpracę z Urzędem Miasta, bo już mieliśmy przyjemność z panią Basią współpracować przy projektach, tak, dotyczących terenów inwestycyjnych. Teraz jak przewodniczę dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego przy projektach już tak zwanych właśnie miękkich, więc jest to wielka przyjemność i jak już było tutaj wspomniane, 18 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego to jest dużo, to wskazuje na dużą przedsiębiorczość samych władz i chęci chyba ludzi, którzy tutaj pracują. Muszę też powiedzieć, że jak przyjechałyśmy tutaj i zobaczyłyśmy ten duży budynek, to tylko zazdrościłyśmy, że jest tak piękne miejsce, przestronne, stworzone dla najmłodszych tego miasta i widzieliśmy, że jest też żłobek, sala gimnastyczna, więc naprawdę tylko pozazdrościć. Więc ja tutaj gratuluję też dla pana burmistrza, całego zespołu i bardzo dziękuję.
Podziękowania złożone zostaną również dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pani Emilii Malinowskiej. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za zaproszenie, za to właśnie dzisiejsze spotkanie. Właśnie miło zobaczyć, zaobserwować na miejscu, jak zmieniają się nasze tutaj gminy w regionie, zwłaszcza właśnie tak aktywne w obszarze pozyskiwania funduszy europejskich. Bardzo mnie cieszy, że właśnie tak duży nacisk w Zambrowie został położony na tą sferę gospodarczą, tak, że tutaj właśnie pan burmistrz widzi w tym obszarze właśnie potencjał rozwojowy, a jednocześnie właśnie ta wizja rozwojowa jest bardzo kompleksowo realizowana, tak, gdyż udostępnianie terenów inwestorom umożliwia im lokowanie swoich firm, ale firmy potrzebują także pracowników, tak? Jest to szansa na zwiększanie liczby mieszkańców w mieście, a wiadomo, że pracownicy biorą pod uwagę również miejsce zatrudnienia, ale chociażby dostępność miejsc w przedszkolach, jakość edukacji i tak dalej. Tak więc jest to system naczyń połączonych i tutaj widać, że lokalne władze dostrzegają właśnie potrzebę rozwijania się w wielu tych obszarach równocześnie. Tak więc serdecznie gratuluję realizacji tych projektów, no i życzę oczywiście właśnie pomyślności na przyszłość i właśnie dalszej owocnej współpracy z myślą o rozwoju miasta Zambrów. Dziękuję serdecznie. Podziękowania należą się również dyrektor Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pani Katarzynie Śniecińskiej. Szanowni Państwo, ja również pozwolę sobie zabrać głos. Po pierwsze, no oczywiście dziękuję za zaproszenie. Niezmiernie miło słyszeć tyle cudownych słów o tym, że środki unijne tak pięknie rozwijają region. W ramach lokalnej grupy działania realizujemy inwestycje, jak my to nazywamy, lokalne. I mimo, że miasto jest naprawdę duże, to jest to typowa inwestycja lokalna. Mi jest niezmiernie miło słyszeć, zwłaszcza tutaj z tej prezentacji, że realizowane są projekty komplementarne, a to nie padło tutaj wprost, natomiast były omawiane. Dlatego, że w ramach środków LGD miasto zrealizowało projekt z zakresu infrastruktury wychowania przedszkolnego, ale nie zapomniało o edukacji przedszkolnej. A to nie jest codziennością, chociażby w ramach środków LGD, więc jest mi niezmiernie miło, że właśnie o czymś takim mówimy, że to wyróżniamy. Ja zapraszam do współpracy i mam nadzieję, tak jak pan burmistrz powiedział, że w kolejnej perspektywie znowu będą super projekty, będziemy mogli się spotkać, omówić je i przede wszystkim te wszystkie projekty odpowiadają na potrzeby społeczne. Nie rozwijemy czegoś dla zasady, tylko po to, żeby tym rodzicom, tak jak w tej prezentacji padło, te wróbelki miały gdzie przyjechać i spędzić miło czas i rodzice jadąc do pracy zostawiają dzieci w miejscu bezpiecznym, miłym, przyjaznym, no i po prostu pięknym. Także ja myślę, że i w ogóle panu burmistrzowi należą się ogromne brawa za to, co zrobił.
Doceniając zaangażowanie w realizację projektów, burmistrz miasta Zambrów, pan Kazimierz Dąbrowski, kieruje również podziękowania do pracowników Urzędu Miasta Zambrów. Proszę o wystąpienie zastępcę naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Zambrów, panią Beatę Bernatowicz. Może ja wymienię wszystkich państwa. Proszę również o wystąpienie zastępcę naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów, panią Barbarę Zawistowską. Proszę także o wystąpienie pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów, panią Weronikę Zaniewską, panią Ewę Chojak, pana Karola Żawińskiego, pana Marcina Sadowskiego, a także z Wydziału Finansowego panią Monikę Bieniek. Proszę o brawa. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, o zabranie głosu proszę burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Praktycznie to, co powiem, nie było w porządku dzisiejszej konferencji, ale chciałem tylko poinformować opinię publiczną przez media, dla informacji państwa, że złożyliśmy program do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podziałanie 721 rozwój usług społecznych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To taka nazwa bardzo wynaukowiona, ale chodzi o to, że ten wniosek przeszedł ocenę formalną i jest w tej chwili skierowany do komisji oceniającej projekt w celu wydania oceny końcowej, która mam nadzieję będzie pozytywna dla nas. Okres realizacji tego projektu będzie do 31 sierpnia 2023 roku. Wartość projektu 769 230 zł, dofinansowanie 730 768 zł, wkład własny 38 462. Celem tego projektu będzie zwiększenie dostępności do wysokich jakości usług społecznych dla 30 mieszkańców. A mówiąc na skróty, chodzi o klub seniora. Myślę, że będzie to spoczywał dla tych naszych mieszkańców, którzy rotacyjnie będą co pół roku się zmieniali w tym klubu seniora, póki nie stworzymy drugiego klubu seniora w następnej dzielnicy. Także tak informacyjnie. A jeszcze jak jestem przy głosie, ponieważ za chwilę rozejdziemy się do zwiedzenia i nie będę miał okazji, z uwagi na to, że ta konferencja powoli się kończy, chciałem serdecznie podziękować za organizację dzisiejszej konferencji, za trud i wysiłek dla pani dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5, pani Anny Białej. Serdecznie dziękuję. Również dziękuję pani Karolinie Ilczuk. Również dziękuję pani Barbarze Zawistowskiej, pani sekretarz Jolancie Grunostajskiej i panu Marcinowi Maciejewskiemu, który pracuje od 2 dni, dopiero w promocji się uczy. Myślę, że będzie dobrym nabytkiem. Serdecznie państwu dziękuję za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak jak powiedział pan burmistrz, czas na kolejny punkt dzisiejszej konferencji, a mianowicie zwiedzanie sal dydaktycznych objętych projektem pod nazwą Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie. Za chwilę znajdą się państwo w najlepszych rękach wszystkich zgromadzonych państwa. Po wspomnianych obiektach oprowadzi dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie pani Anna Biała.
I z tego też miejsca, odnosząc się do tego, co rzeczywiście powiedział pan burmistrz zgodnie z prawdą, korzystając z okazji, tuż po zwiedzaniu pragnę właśnie w imieniu pana burmistrza zaprosić państwa na poczęstunek, ciepłe napoje do miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy, na halę sportową. Po poczęstunku w ostatniej części spotkania odbędzie się zwiedzanie obiektów objętych projektem pod nazwą Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Koszar w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Tymi obiektami są Centrum Monitoringu przy Alei Wojska Polskiego 43 oraz Sala Wystawowa Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie i to jest budynek za blokiem przy Alei Wojska Polskiego 54. Dziękuję za uwagę, zapraszam na zwiedzanie sal dydaktycznych i zapraszam z powrotem państwa. Dziękuję.